Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w specjalnym wydaniu moich urojeń. Mówię, co czuję, z naciskiem na, nazwijmy to, tą odnogę podcastową. W dniu dzisiejszym mam ogromną przyjemność, zaszczyt gościć Patryka Polewiaka. Patryku, witam Cię serdecznie, mój imienniku. Bardzo mi miło, również mi tutaj fajnie poznać imiennika, co jest zawsze przyjemne. Dokładnie tak. Moi drodzy, pozwolicie, że dokonam takiego symbolicznego anonsu swojego gościa, z którym to porozmawiamy na temat jego najnowszej książki zatytułowanej Tworzyć gry. Tworzyć gry, dokładnie tak się nazywa ta książka. Jeśli chodzi o samego Patryka, to widzę, że tutaj miałeś romanse z Blaber Teamem i One More Level. Z Blaberem to oczywiście Layers of Fear. Maczałeś w tym palce? Do Layersów zaczątki. Gdzieś tam zaczątki powstawania jeszcze, kiedy gra była w prototypach, a ja pracowałem bardziej przy grze, która z pewnego punktu widzenia jest ciekawa, bo okazało się, że jeszcze nie wyszła. Kropka. Mam na myśli grę, która była zapowiadana przez Blaber Team i nazywała się Skopofobia. To była w zasadzie taka poprzedniczka Layersów, można tak to nazwać. Okej, w porządku. Ale po pewnym czasie udało ci się, powiedzmy, zwodować, tak, swój pierwszy okręt, założyć swoje własne studio, Polyslash. I tak powstała gra We The Revolution, zgadza się? Tak, dokładnie. To znaczy, mieliśmy tam jeszcze kilka przebojów, bo przed We The Revolution powstała pomniejsza gra, z której tak średnio jesteśmy dumni, albo raczej mniej dumni niż z We The Revolution, nazywająca się Niewybrednie Pantaruk, troszeczkę po indyjsku. I to był taki przeciętny horror, że tak powiem 6/10, który otworzył nam drogę do możliwości tworzenia większych produkcji. Rozumiem, ale słuchaj, bardzo mi się podoba to twoje bio, które pokazuje, że nie tylko lubiałeś, mam nadzieję, lubisz nadal maczać palce w szeroko rozumianym game devie, ale też tak rozkoszowałeś się samą branżą w myśl ludologii. Piję tutaj do twoich wystąpień, jeśli chodzi o Digital Dragons, między innymi. Masz swój własny kanał na YouTubie, tak? Granatomia. Myślę, że sama nazwa jakby wskazuje na to, że nierzadko przychodzi ci rozkładać gry na czynniki pierwsze. Czy taki był zamysł tego kanału? Czy to jest dodatkowo twoja pasja, rozkoszowanie się, analizowanie oprócz tworzenia tych obiektów twoich analiz? Powiem tak, ja mam bardzo dużą frajdę, kiedy uda mi się komuś wejść do branży albo zrealizować jakiś fajny projekt. Chyba największą satysfakcję, zaraz oczywiście gdzieś tam po premierach tych gier, w których maczałem palce, jest to, jeżeli ja słyszę, że ktoś pracuje teraz w CD Projekt Redzie, a wcześniej brał udział w moich warsztatach albo małym projekcie. To jest zawsze taki ogromny boost motywacyjny. Nie no, tym bardziej tak, bo rozumiem, że mówisz o skill devie, tak, o swojej inicjatywie wspierającej domorosłych młodych twórców gier wideo. Ja miałem kiedyś coś bardzo podobnego, Royo Fun Games się to nazywało, tylko że na mniejszą skalę symbolicznie, ale też, tym bardziej doskonale cię rozumiem, bo też kilka osób, którym pomogłem w myśl promocji ich umiejętności, udało się zrobić jakąś tam symboliczną, ale jednak karierę na Steamie. I jak tak zapoznaję się z twoim bio, to jakby odnotowałem bardzo dużo różnych cech wspólnych poza imieniem. także tym bardziej bardzo lubię gościć takie osoby w swoim programie. Moi drodzy, bo tak, ale po tym poznać, tak, osoby, które mają ten wspólny język, czy nadają na podobnych falach. Motyw przewodni Tworzyć gry. Książka, macie oczywiście linka w opisie tego materiału, możecie się zapoznać z ofertą. Ja generalnie połykam absolutnie wszystko, co wiąże się z grami komputerowymi lub czymś, co ma związek z jakimś uniwersum, które jest mi bliskie przez wzgląd na gry, filmy i seriale. Znacie mnie doskonale, ale chciałbym cię zapytać,
co podczas swojej przygody, swojej podróży teoretycznej i jak najbardziej empirycznej najbardziej cię zachwyciło, zszokowało, zaintrygowało? Czy masz coś takiego, co często jest jakby tematem rozmów ze znajomymi przy piwie? Myślę, że... A propos nazwiska Polewiak? Myślę, że szczególnie przy piwie i przy takich rozmowach, w których ludzie już zaczynają wyrzucać z siebie bóle, żale, emocje, czy to pozytywne, czy to negatywne, na pewno przejawia się gdzieś moment, w którym ludzie muszą siedzieć po godzinach, pracować po godzinach. To jest chyba najbardziej drażliwy, najdłuższy, najbardziej rozciągliwy temat, jaki może się w ogóle pojawiać w branży growej przy jakimkolwiek alkoholu. I czy mnie jakoś bardzo zaskoczył sam crunch, nie jestem pewien. Chyba bardziej mnie zaskoczyło to, że jak ludzie są otwarci w tej branży i jak w stanie są ekscytować się tym, co robią, pomimo właśnie tego crunchu i pomimo tego, że czasami to jest bardzo, bardzo ciężki kawałek chleba, bardzo trudna sytuacja, często też nie tylko dla samego pracownika branży growej, czyli takiego programisty, grafika, ale dla jego rodziny chociażby, która musi wyczekiwać go w domu, jak czasami jak pilota samolotu, który leci gdzieś do innego kraju na dwudniową podróż. No to w branży growej to się... Zgadza się, jest to poświęcenie całej rodziny, jakby nie było. Tak, tak. I ja osobiście znam wiele przypadków, gdzie ludzie tracili partnerów, partnerki. Może nie w dosłowny sposób, ale gdzieś tam... Wiem, o co ci chodzi. Tak, te relacje cierpiały z tego tytułu. No jest jakaś forma poświęcenia. Jest to może tragiczne, jest to może trochę romantyczne w tym wszystkim, w tej walce o pasję, zaangażowaniu się bez reszty. Pytanie, gdzie jest ta granica, tak? Czy między drogą do zatracenia, a realizacją w pasji? Myślę, że najpierw trzeba w ogóle zrozumieć specyfikę zawodu. Nie wiem, czy miałeś podobnie. Ja w latach 90. często słyszałem, sam zaliczałem się do takich osób, że zawodem życia jest tester gier wideo. Okazuje się, że znam kilku testerów i kiedy ich zapytałem, no to jak tam w zawodzie życia, to proszę wybaczyć język, pierdolę ten zjebany zawód. Mam go, kurwa, dosyć, jestem tam tylko, że zarabiam. Ja mówię o testerze, nie mówię o game devie, tak? Bo ja kiedyś, pozwolicie, że znów powtórzę to porównanie. To jest tak, bo na przykład puszka coli. Mamy ochotę, mamy smaka, obalamy puszkę coli, a tester nie obala tej puszki coli, nie rozkoszuje się jej smakiem, tylko sprawdza dokładny skład. I to jest mniej więcej tester gier wideo. Ja mam przyjaciela, który jest no, z bardzo długim stażem testerem gier wideo i nigdy nie zapomnę, jak mi się żalił podczas testowania gry Banner Saga od A do Z na hardzie z Iron Modem i tak dalej, i tak dalej. Stres testy i w ten deseń aspekty. I powiedz mi, bo to chyba nie jest takie wszystko różowe przez słoneczne okulary odbierane w myśl tej takiej perspektywy, że praca w branży gier to nie ma niczego lepszego. Nie, absolutnie. Jak myślisz? Jak to jest? To porównanie, które rzuciłeś z tym piciem kolim, a składem jest super, bo żeby sobie uzmysłowić, jak ciężka jest praca na stanowisku testera, warto spróbować znaleźć testerów gier, którzy mają w tym zawodzie więcej niż 2 lata doświadczenia. Ja znam jednego. Jedną osobę, której udało się wytrwać ponad 2 lata w testerze. To ja też znam taką jedną osobę. Hubercie, pozdrawiam cię serdecznie. Mów dalej, przepraszam. I większość osób po pewnym czasie, po pół roku, po roku, po prostu wykorzystuje bycie testerem jako trampolinę w górę i zatrudnia się jako ktoś inny, na przykład junior game designer czy jakiś młodszy projektant poziomów. Natomiast
Autentycznie to wygląda tak, że nie przychodzi się do pracy grać sobie w grę, tylko dostajemy jakiś fragment, nawet niekoniecznie poziomu, tylko czasami jednej mechaniki. Kodu. Tak, dokładnie. Chodzi po prostu, żeby przetestować konkretną funkcję, którą napisał programista i zobaczyć, czy ona działa. Tylko nie zawsze to jest też takie łatwe, że po prostu włączamy sobie tryb specjalny, który nam ten programista napisał, bo w niektórych firmach tego specjalnego trybu nie ma i musimy sobie na przykład, żeby przetestować 200 razy jakiś system, przejść jeszcze dodatkowo kawałek poziomu, żeby akurat ten system w konkretnych statystykach móc przetestować. Takie, no to już byśmy się musieli zagłębić w dobrą praktykę przygotowywania kodu do testowania, natomiast samo testowanie jest bardzo nużące i niestety wiele osób, które idzie do branży, które chce zacząć swoją przygodę z game devem, nie zdaje sobie z tego sprawy. I ja autentycznie spotkałem się z takim motywem, że ktoś przyszedł na rozmowę rekrutacyjną i jego wyobrażenie na temat pracy testera wyglądało tak, że on będzie mógł sobie grać w gry. Ale nie nawet w tą, która jest konkretnie produkowana, tylko po prostu grać w gry. Bo pół biedy, jeżeli ktoś przychodzi i myśli sobie, że będzie mógł po prostu grać sobie w grę, jak tam sobie uważa, ale nawet są sytuacje, w których ktoś po prostu chce zabrać do plecaka Wiedźmina, teraz też bardziej Cyberpunka, a Ghostrunnera też blisko jest i grać sobie w studiu gier. Aha, rozumiem. Powiem ci szczerze, tak, raczej nie miałeś okazji, mogę ci po nagraniu podesłać, jakbyś chciał z ciekawości zapoznać się z materiałem. Ja kiedyś od kuchni prześledziłem temat pewnego studia w ramach stworzenia gry, która od kuchni prezentowałaby właśnie, jak są tworzone gry wideo. Ja to widziałem na żywo. Drugi rozdział w twojej książce, Profesje, praktycznie miałem przyjemność rozmowy z każdą osobą reprezentującą wymieniane tutaj profesje. I dla mnie do dzisiaj pewne aspekty są czarną magią w myśl tego, jak z ciągów zer i jedynek powstają te wszystkie przepiękne, interaktywne, wirtualne światy, tak? Które raczą nas immersją i fantastycznymi podróżami, podczas których możemy poznawać naprawdę intrygująco rozpisane, zaprogramowane postacie. No, każdy ma swoje ulubione światy, moje ukochane światy to jest Mass Effect, Fallout, Wiedźmin. Każdy ma swoje smaki. I powiem ci szczerze, że mi by było najbliżej, przez wzgląd na ukończone nie studia, a liceum, jednak do artysty 2D albo jakiegoś takiego podstawowego artworkmana. Na tej zasadzie. Powiedz mi, jaką rolę ty pełniłeś? W czym się ty najlepiej czułeś? W czym się specjalizowałeś, gdy robiłeś gry, gdy robisz, gdy planujesz? Ja z największym sentymentem zawsze wracam do projektowania poziomów, bo... Okej, level designer. Tak, dokładnie. Widzę w tym taką możliwość bezpośredniego wpłynięcia na decyzję gracza na wiele różnych sposobów. Bo możemy wpływać na niego za pomocą światła, za pomocą geometrii, za pomocą tego, jak ustawimy głupie skrzynki przy ścianie. Natomiast oprócz tego też zajmowałem się projektowaniem holistycznie gier, chociażby With the Revolution, w którym projektowałem mechaniki. Oraz zarządzaniem zespołami, bo okazuje się, że kiedy otwierasz firmę, to nie możesz robić tylko to, co by się chciało i marzyło, tylko trzeba troszeczkę zwiększać zakres własnych kompetencji. Podnosić kwalifikacje, rozumiem, tak? Jakoś stara się też wyspecjalizować w czymś innym. Tak, dokładnie, no bo to jest przykładowo, jeżeli byśmy mieli jakby krążyć wokół tego grafika. Jeżeli ktoś jest grafikiem i stwierdzi, że założy firmę tworzącą konceparty do gier, no to prędzej czy później, po zatrudnieniu kilku osób, ta osoba będzie musiała odpowiadać za księgowość, za kontakty, za klientów i w pewnym momencie okazuje się, że tak naprawdę jest mało czasu na robienie tych konceptów, że jednak trochę więcej czasu trzeba poświęcać na szukanie klientów, a przygotowywanie umów. Chyba, że ktoś lubi spać po 4 godziny, bo to też jest jakaś opcja zawsze. Okej. Nie, no powiem ci tak, tu się na pewno ze mną zgodzisz, nawet tutaj czwarty rozdział
tego dotyczy, chociaż bardziej piąty. Chodzi mi o to, że generalnie branża elektronicznej rozrywki gier wideo, tu już nawet nie chodzi, czy pecetowe, konsolowe, nie ma to w tym momencie żadnego znaczenia, przyczyniły się łącznie z rozwojem jakby internetu do powstania wielu różnych zawodów, mniej lub bardziej, mocniej bądź luźniej związanych właśnie z tworzeniem gier. No słuchaj, no samo tworzenie gier to jest mnóstwo osób, tych nazwijmy to właśnie kowali, rzemieślników, artystów, tak? Współczesnych artystów, bo wiesz, no ja kończyłem plastyka i ja nie mam problemu, żeby stawiać znak równości między Da Vinci a właśnie jakimś na przykład projektantem poziomu z Mass Effecta. Wiesz, o co chodzi? Dla mnie to i tak była zawsze tylko i wyłącznie różnica narzędzi. Różnica narzędzi. I podoba mi się właśnie to, że powstają właśnie kierunki. Szkoda, że te kierunki nie powstały, kiedy ja skończyłem studia. Znaczy, zanim ja zacząłem studia, chociaż mój kierunek studiów bardzo mi i tak pomógł w tym, czym ja się zajmuję. Od strony takiej ludologicznej, dziennikarskiej. Też wspierającej jak najbardziej polski game dev, ale uczciwie, bez jakiegoś przesadnego faworyzowania. I dlaczego to wszystko mówię? Mam takie pytanie do ciebie. Czy nie uważasz, że sukces Wiedźmina III jakby przyczynił się do większej wiary w swoje możliwości, jeśli chodzi o całą resztę polskiego game devu? Myślę, że na pewno, ale nie tylko od strony projektowania gier, tworzenia światów przez różnych specjalistów, ale też od strony inwestorów, którzy zobaczyli, że można tutaj na tym polu coś faktycznie działać i nie tylko w gry, które są typowo takimi krówkami dającymi pieniążki, ale również w gry artystyczne. I ja myślę, że właśnie to We The Revolution, które tworzyłem, miałem przyjemność tworzyć ostatnio, jest ciekawym przykładem, że można tworzyć gry artystyczne i na nich zarabiać. Takim podsumowaniem jest to, że ta gra dostała nagrodę paszportów polityki, którą właśnie mój wspólnik odbierał, Dawid Ciślak. Właśnie, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Właśnie jako komentarz do aktualnych wydarzeń w Polsce. I wydaje mi się, że inwestorzy, którzy przychodzą z różnych branż, bo przychodzą ludzie z budowlanki, przychodzą ludzie z informatyki, takiej typowo, oni zaczynają wierzyć, że nie muszą inwestować w kolejny symulator, tylko mogą zainwestować w grę, która właśnie, tak jak powiedziałeś, stoi obok dzieł Da Vinci'ego, bo tak naprawdę nie ma znaczenia, czy my mamy do czynienia z książką, z wierszem, z grą komputerową. To jest płótno, które może przedstawić to dokładnie, co chce autor. Z odpowiednim marginesem oczywiście, jeżeli jest taka jego wola. I myślę, że Wiedźmin tutaj świetnie zadziałał na wyobraźnię, bo pozwolił połączyć świat artystyczny, kojarzony z brakiem pieniędzy, z światem inwestorskim, w którym właśnie te pieniądze istnieją. Już nie tylko jakieś tam proste strzelanki czy gry kasynowe zarabiają kasę, ale właśnie tytuły artystyczne, w których grafika, opowieść ma duże znaczenie. Słuchaj, doskonale się z tobą zgadzam. To ja podam przykład od siebie, mianowicie troszeczkę może niezapomnianych gatunków, ale był taki etap, że pewne gatunki w żadnym wypadku nie były gwarantem sukcesu komercyjnego. Mówię tutaj o izometrii i walce turowej. I odwołuję się tutaj do w wielu miejscach uznanej za grę roku Original Sin 2, gdzie gra, rzut izometryczny, walka turowa, ale tak fantastycznie zrobiona pod względem no, opowieści, grywalności, immersji, oprawy audiowizualnej, etc., etc., że bardzo się cieszę właśnie, że gry artystyczne bądź gry niepewne gatunkowo są w stanie zarobić, osiągnąć coś naprawdę niebywałego i bardzo fajnego.
Strasznie, strasznie mi się to podoba, aczkolwiek dalej wierzę. Być może są to marzenia ściętej głowy, nazwijcie mnie niepoprawnym optymistą. Strategie czasu rzeczywistego na base building, których to tytułów był wysyp w latach 90. Czy jest jakiś gatunek gier, w który chciałbyś zagrać, a nie ma za bardzo nowych przedstawicieli tego gatunku na rynku? Ja nie ukrywam, że uderzyłeś w bardzo czuły punkt dla mnie, bo mi osobiście marzą się gry pokroju Age of Empires 2, które byłyby stworzone we współczesnej oprawie, i mam wrażenie, że tych RTS-ów faktycznie wychodzi mało. Żeby nie powiedzieć, mamy troszeczkę przeciągający się sezon ogórkowy. Ostatnią z takich gier, która na mnie zadziałała, może nie do końca spełniła moje oczekiwania, ale na pewno zadziałała, to było Banished, które swoją drogą robiła w sumie jedna osoba, tak naprawdę. Zgadza się. Co też jest dla mnie wow, szczególnie, że ta gra jednak zarobiła na siebie później, co też jest fajnym przykładem. Tak, ona miała taki okres bardzo mocny, jeśli chodzi o popularność generalnie. Chyba bardziej przed premierą niż po premierze. Ale... Chyba tak, czasem tak bywa, że jesteśmy docenieni tam po pewnym czasie, jak nam się nie chce, albo nie żyjemy, nie? Tak, to prawda. Natomiast jeżeli bym miał jeszcze powiedzieć o jakichś gatunkach, które ja tak szczerze z wewnątrz osobiście bym chciał, żeby były troszkę bardziej rozwijane i docenione, to są połowiczne symulatory wojskowe. Czyli chodzi mi o coś, co idzie w kierunku army, ale nie jest armą, ale nie jest też Battlefieldem. Przykładem takiej gry jest Skład, w którego się dość dużo zagrywam, który właśnie ma tam jeszcze kilka metrów do army, ale to już nie jest dynamiczny Battlefield. Rozumiem. Słuchaj, w nawiązaniu do Crunch'a na terenie studia CD Projekt Red, czy nie uważasz, że jakby krytyka całego zjawiska jest mocno przesadzona w sytuacji, gdy jest on dobrowolny i opłacony? Bo dla mnie to jest takie wrzucenie nitra przed metą. Jak ty byś to przeanalizował jako gościu, który miał z tym styczność? Był świadkiem może? Był świadkiem, miał styczność, był przeorany przez crunch. Myślę, że słuchamy uprzejmie. Myślę, że to jest najlepsze stwierdzenie. Powiem ci tak, wokół crunch to jest takie rozciągliwe tworzywo, które można dowolnie obrabiać jako temat do rozmowy. Z tego względu, że niezależnie od tego, z jakiej perspektywy spojrzysz na niego, będziesz miał rację. Tutaj pamiętam, że ostatnio chyba Adrian Chmielarz się wypowiedział właśnie może nie za crunchem, ale próbował stonować tą dyskusję. Natomiast skąd się w ogóle bierze to, że crunch jest tak postrzegany negatywnie? Bo ludzie bo generalnie te crunch chipsy to są chipsy, a chipsy są rakotwórcze. No nie wolno smażyć na margarynie. Dokładnie tak. Przepraszam, mów dalej. No bo jeżeli ktoś wam mówi, że musiał siedzieć w pracy 12 godzin zamiast 8 przez 10 miesięcy, no to nie brzmi dobrze, to jest przykre. I tak faktycznie nie powinno to wyglądać. Ale to ciągnie za sobą taką lawinę negatywnych komentarzy. Ludzie mówią, o nie, to project management zły, o nie, bo im zależy tylko na pieniądzach. A ja podam taki przykład, skąd się może wziąć crunch w nieoczekiwany sposób. Małe studio, kilka osób pracujących nad wymarzoną grą, wszyscy podjarani, siedzieliby w tej pracy 24 godziny i czasami trzeba ich wyganiać, bo ludzi też czasami trzeba wyganiać, bo chcą siedzieć, a nie powinni, bo to jednak jest praca artystyczna. No i dzwoni do ciebie wydawca i mówi, że za tydzień masz targi, na które cię wepchnął, przypadkiem, ale musisz mieć demo na te targi, a ty nie masz dema, nie masz, no tam nic nie działa. Wiem, o co chodzi, o Boże. No i trzeba w tydzień zrobić, no ktoś musi to zrobić. Teraz są dwie drogi. Jeżeli ludzie są faktycznie zajawieni w projekcie i oni chcą, to jest wszystko spoko.
nikt później nie pójdzie na game devowe piwo i nie będzie narzekał, że firma zła, bo mnie zmuszają do crunchu. Ale jest też druga droga, gdzie okazuje się, że to prezes firmy na tobie wymusza siedzenie przez ten tydzień po 24 godziny i on ci za to nie chce zapłacić, ani nie chce ci, nie wiem, nic ci nie obieca, bo takie sytuacje też się zdarzają. Dlatego crunchu nie można wrzucić do jednego worka i go jednorazowo ocenić, bo czasami on faktycznie może być niekoniecznie dobrym zjawiskiem, ale czymś, co nie jest odbierane negatywnie przez zespół. A tu powiem coś kontrowersyjnego. Czasami się zdarza, że z perspektywy zespołu jest pozytywny, ponieważ łączy ludzi, bo jakby w takim ogniu wojny łatwiej się dograć, łatwiej się ze sobą dotrzeć, jeżeli walczymy o wspólną sprawę. To zgadza wszyscy się. Wtedy... Albo na przykład macie wspólnego wroga. Dokładnie, wtedy w takim wrogiem jest crunch i to... Dokładnie. Taki crunch, może nie powiem, że lubię, ale na przykład na game jamach go często widać, czyli jak mamy 48 godzin na zrobienie gry, przez które nie da się spać i ludzie walczą wspólnie o ten produkt, może tak to nazwijmy, o tą gierkę, żeby była skończona i zajęła jakieś miejsce może w konkursie, albo po prostu, bo mają niesamowitą frajdę z tego, to ten wysiłek spaja wszystkich w zespole i pozwala się rozwinąć znajomościom. Natomiast nie można tego rzutować na wszystkie te rakotwórcze, margarynowate, jakbyśmy tutaj mogli wyciągnąć konkluzję, przypadki, w których to zaczynają się takie akcje jak na przykład zastraszanie albo mówienie ludziom, że jeżeli nie przyjdą do pracy, no to nie mogą już w ogóle nie przychodzić, czy nawet takie lekkie podbijanie piłeczki w górę, czyli no dobra, siedziałeś 9 godzin, to jutro może przyjść tak na 20 minut dłużej, zobaczymy, co będzie dalej, bo to się kończy bardzo negatywnie zarówno dla pracowników, jak i dla samej firmy, która to robi. W przypadku tutaj CDP-ów sprawa jest też oczywiście medialna, bo jednak Cyberpunk chyba przebił wszystkie możliwe, jakby zgarnął wszystkie możliwe hype trainy dostępne we wszystkich stacjach na świecie, więc aż się nie da nie mówić o tym, że ktoś powiedział, że ludzie z zespołu muszą siedzieć dłużej. Ale jeżeli oni się na to godzą w taki niemanipulatorski sposób, mają za to zapłacone, no to ja znam wiele prac, w których takie sytuacje się zdarzają, bo jeżeli jesteśmy, powiedzmy, tym konceptartystą, o którym tam wspominałeś, i pracujemy na freelancie, to też się zdarza, że mamy projekt z deadline'em za tydzień i nam się go nie uda skończyć, więc musimy siedzieć trochę dłużej. I wtedy nie siedzimy te 8 godzin dziennie, tylko siedzimy 10 godzin dziennie. Jak mamy do skończenia rzeźbę, którą rzeźbimy, to też się może zdarzyć, że chcemy ją skończyć wcześniej, albo akurat nas wena naszła i ją ciśniemy tam tymi przyborami, młotkami, innymi tematami, które mamy pod ręką. Wybacz, nie słuchałem cię specjalnie, bo wciągnęła mnie strasznie w lektura twojej książki, ale mam to na nagraniu, ale to dobrze. Potem sobie posłucham, potem sobie posłucham, co tam gadałeś sobie. Dobrze. Nie, no, oczywiście żartuję, moi drodzy, żartuję. Słuchajcie, no, ja mówię uczciwie, miałem dzisiaj ogromną przyjemność po raz pierwszy raz w życiu porozmawiać z Patrykiem i byliście jakby świadkami tego szczerego, naturalnego przekazu, że w wielu aspektach myślimy podobnie, aczkolwiek mamy różne przykłady pod kątem analizy jednego zjawiska. I to jest fantastyczna sprawa, bo znaczy to ma swoje plusy i minusy, bo tak, gdybym chciał naprawdę wszystko obgadać z tobą, materiał trwałby 15 godzin, a watch time wyszedłby może w najlepszym wypadku 13 minut, tak? A chodzi przede wszystkim o to, żeby zaintrygować was, byście może właśnie chwycili po książkę Patryka, biorąc pod uwagę to, jakie tematy dzisiaj poruszaliśmy. Miejcie tylko na uwadze, że poruszyliśmy tak naprawdę może 20% tematów, jakie są tutaj opisane. I fajne jest to, że mamy ten gwarant, że są one opisane przez
osobę, która zna praktycznie każdy ten aspekt od profesji, początków szukania pracy, portfolio, pieniędzy, game jamów, studiowania, mógłbym wymieniać jakby od strony właśnie praktycznej, empirycznej. Wiesz co, ja wiem, że dzisiaj motywem przewodnim jest tutaj wsparcie twojej książki Tworzyć gry, ale ja bym chciał kiedyś sobie znów z tobą uciąć taką pogawędkę. Dobrze, bo przyznam szczerze. Ja strasznie lubię takich rozmówców, wiesz. Ale ja czuję, że mi się fajnie z tobą synchronizuje na różne tematy. Coś w tym jest, nie? Tym bardziej, że tak jak mówię, myśmy nigdy wcześniej nie rozmawiali ze sobą. No to jest taka całkowicie idealna rozmowa na piwo, bym powiedział. Tak, ale ja tak mam, wiesz, jak tak często z Rokiem właśnie mam, czy na przykład z Tomaszem Działowym, że kamery nas nagrywają i to wiesz, czasem ogląda nas, nie wiem, no gościu w reżyserce, 5000 osób na scenie, albo niezliczona ilość osób jakby przed monitorami, a my se gadamy po prostu jak przy piwie. Ale po tym poznać pasjonatów i ja ubóstwiam takich ludzi i tu w sumie, bo chciałem cię zapytać, kim bardziej się czujesz właśnie twórcą gier, osobą, która lubi sobie luźno o tych grach porozmawiać, ale widzę, że te elementy nie muszą się wykluczać, że wręcz przeciwnie, mogą się zajebiście przenikać i może ta fuzja dała nam tę książkę do zakupu, której serdecznie was zapraszam, a tobie nie pozostaje nic innego niż serdecznie podziękować za udział w programie. No i życzyć powodzenia na twojej drodze związanej z grami, bo wiem, co mówię, bo mam podobną. O, może tak. Patryku, bardzo ci dziękuję. Dziękuję również i dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Hej, hej.